Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie krem do smarowania Milka. To jest taki krem, który ja zakupiłem za kilkanaście złotych, jak dobrze pamiętam, 19 złotych zapłaciłem właśnie za taki krem w sklepie spożywczym. No i powiem szczerze, tutaj w przypadku właśnie tego kremu do smarowania z orzechami laskowymi Milka, ten stosunek ceny do jakości samego produktu jest dość dobry, generalnie też dość sporo tego kremu znajdziecie właśnie w takim słoiczku, jak sobie widzicie, 350 gramów, a zatem sporo z tego kremu znajduje się właśnie w tym opakowaniu. Jeżeli chodzi o inne kwestie, tutaj warto zwrócić uwagę na wartość odżywczą tego produktu. Ona jest też podana w przeliczeniu na 100 gramów, 555 kalorii, jak sami widzicie, 34 gramy tłuszczu, dalej jeszcze 4,6 gramów kwasów tłuszczowych nasyconych w tych właśnie wspomnianych wcześniej tłuszczach, węglowodanów 58 gramów, dalej jeszcze 57 gramów cukru zawiera się właśnie w tych 58 gramach węglowodanów. No i dalej 2,1 gramów błonnika, 3,8 gramów białka, no i soli 0,18 gramów. Jeżeli chodzi o samo zastosowanie tego produktu, tutaj przede wszystkim warto wiedzieć o tym, że taki krem do smarowania wykorzystuje się oczywiście na pieczywo, co zresztą widoczne jest również tutaj na tej grafice. Ja osobiście lubię sobie pieczywo najpierw jeszcze posmarować jakimś masłem i wtedy na to dopiero taki krem do smarowania położyć, natomiast też wiem, że niektórzy lubią rozsmarowywać taki krem bez masła, bezpośrednio na pieczywo. Tutaj już oczywiście w zależności od własnych preferencji to zastosowanie będziecie takie mieli. Jeżeli chodzi o inne kwestie, tutaj warto zwrócić też uwagę na składniki. Wśród składników mamy cukier, olej rzepakowy, serwatka w proszku z mleka, pasta z orzechów laskowych, kakao w proszku obniżonej zawartości tłuszczu, odtłuszczone mleko w proszku, tłuszcz kakaowy, olej słonecznikowy, emulgator, lecytyny, sól, aromaty. No i oczywiście myślę, że nikogo nie zaskoczy, że właśnie ten produkt może zawierać orzeszki ziemne i inne orzechy oraz pszenicę, a zatem tak to się prezentuje pod względem składników, wartości odżywczej, opakowania. Natomiast to, co jest też istotne, to oczywiście zawartość takiego produktu. Generalnie ja już wcześniej jadłem właśnie ten krem. Jak sobie widzicie, tak mniej więcej on prezentuje się w środku. Mam tutaj przygotowaną łyżeczkę. Zaraz oczywiście sobie spróbujemy troszkę tego kremu. Oczywiście warto go bezpośrednio sobie rozsmarowywać na pieczywo, na kanapki, tak? Natomiast ja sobie tak spróbuję nieco właśnie tego kremu, żeby móc wypowiedzieć się lepiej na jego temat. No i sobie zatem próbujemy. No jeżeli chodzi o smak, no to powiem szczerze, bardzo smaczny krem. Tutaj wystawiłbym notę 10 na 10, jeżeli chodzi o smak. Myślę, że jak najbardziej warto zdecydować się na zakup tego produktu, jeżeli dotychczas jeszcze nie mieliście okazji próbować tego kremu. Ja osobiście polecam, rekomenduję zakup, jeśli po prostu lubicie tego typu kremy. Jeżeli lubicie tego typu słodkości, no to myślę, że jak najbardziej warto zakupić sobie krem do smarowania z orzechami laskowymi Milka. A zatem tak to mniej więcej prezentuje się z mojej perspektywy. Ja jestem też ciekaw, jakie są wasze spostrzeżenia dotyczące tego produktu. Napiszcie o nich koniecznie w komentarzu. A tymczasem to wszystko. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu do samego końca. No i mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.